Shri Rupam Sagajatam Saganaraganatam Vitam Sajivam Sadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwamana Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vischa Vipasindu Vaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhunichananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nana Shastra Vicharinayaka Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Nitakarino Chibhuvane Manyo Sharayajiko Radha Krishna Pararavinda Pajanan Nande Namataliko Vande Rupa Senatino Agujago Shri Jiva Gopalago. Otanda. Yes. Nice to have your association, Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Same with you. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are Nectar Devotion. We are in chapter. Chapter 4. We're halfway through the chapter. Yeah, similarly in the Padma Puran. Yeah, similarly there is a statement. Thank you. Similarly, there is a statement in the Padma Purana. So it's just describing here the how devotional service surpasses all liberation. And we've been reading different examples from different sources. Więc tutaj w Padma Puranie i różnych miejscach w literaturze wedyjskiej jest opisane wyższość służby oddania nad wyzwoleniem. Więc tutaj właśnie będzie odnośnie ceremonii podczas miesiąca Kartika. How different devotees have come to that level of pure devotion and how they see that this impersonal liberation is just not at all attractive. I te osoby, które osiągnęły doskonałość w służbie oddania, one uważają wyzwolenie coś nieznacznego. Why it's not attractive? Because there's no service there. There's no love there. Nie czują atrakcji, bo nie ma tam służby, nie ma miłości. So they have a taste for their service and they love Krishna. Therefore they won't even think about that kind of liberation. I ponieważ kochają Krishna i chcą służyć i czują smak do służenia Krysznie, więc oni nawet nie są w stanie pomyśleć o czymś takim jak wyzwolenie. Similarly, there is a statement in the Padma Purana describing the ritualistic function during the month of Kartik. During this month in Vrindavan, it is a regulated principle to pray daily to Lord Damodar, to Lord Krishna in his Damodar form. The Damodar form refers to Krishna in his childhood when he was tied up with a rope by his mother, Yasoda. Dama means rope, and Uda means abdomen. So Mother Yasoda, being very disturbed by naughty Krishna, bound him around the abdomen with the rope, and thus Krishna is named Damodara. Podobnie w Padma Puranie znajduje się ustęp opisujący rytualistyczne ceremonie podczas miesiąca Kartik, październik, listopad. We Vrindavanie jest to zasadą religijną, by w tym miesiącu codziennie modlić się do Pana Kryszny w jego formie Damodara. Forma Damodara odnosi się do Pana Kryszny w jego dzieciństwie, kiedy jego matka Jasioda wiązała go sznurem. Dama znaczy sznury, a Udara znaczy brzuch. Tak więc matka Jasioda, rozgniewawszy się na niegrzecznego Krysznę, przewiązała go sznurem na wysokości jego brzuszka.
I dlatego Krishna jest nazywany Damodar. During the month of Kartik, Damodar is prayed to as follows. My dear Lord, you are the Lord of all the giver of all benedictions. There are many demigods like Lord Brahma and Lord Shiva who sometimes offer benedictions to their respective devotees. For example, Ravana was blessed with many benedictions by Lord Shiva, and Hiranyakashipu is blessed by Lord Brahma. But even Lord Shiva and Lord Brahma depend upon the benediction of Lord Krishna, and therefore Krishna is addressed as the Lord of all benefactors. Podczas miesiąca Kartik, Damodar otrzymuje następujące modlitwy. Mój drogi Panie, jesteś Panem wszystkich i obdarzasz wszelkimi błogosławieństwami. Jest wielu półbogów, jak Pan Brahma czy Shiva, którzy czasami obdarzają łaskami swoich poszczególnych baktów. Na przykład wiele łask od Pana Shivy otrzymał Ravana, a Pan Brahma pobłogosławił Hiranyakashipu. Ale nawet Pan Brahma i Pan Shiva są uzależnieni od łask Pana Kryszny. I dlatego Krishna jest nazywany Panem wszystkich dobroczyńców. As such, Lord Krishna can offer his devotee anything they want, but still the devotee's prayer continues. I do not ask you for liberation or any material facility up to the point of liberation. What I want as your favor is that I may always think of your form as I see you now as Damodar. You are so beautiful and attractive that my mind does not want anything else besides this wonderful form. In the same prayer, there is another passage in which it is said, my dear Lord Damodar, once when you were playing as a naughty boy in the house of Nanda Maharaj, you broke the box containing yogurt. Because of that, Mother Yasoda considered you an offender and tied you with rope to the household grinding mortar. At that time, you delivered two sons of Kuvera, Nalakuvara and Manigriva, who were staying there as two Arjuna trees in the yard of Nanda Maharaj. My only request is that by your merciful glance or by your merciful pastimes, you may similarly deliver me. Zatem Pan Krishna może ofiarować swoim baktom wszystko, czego tylko zapragną, ale mimo to modlitwa bakty mówi dalej. Nie proszę Cię o wyzwolenie czy o jakiekolwiek udogodnienia materialne aż do momentu wyzwolenia. Proszę Cię jednakże o jedną łaskę, abym zawsze myślał o Twojej formie Damodara, który oglądam Cię teraz. Jesteś tak piękny i atrakcyjny, że umysł mój nie pragnie niczego innego poza oglądaniem Ciebie w tej cudownej postaci. W tej samej modlitwie jest jeszcze inny ustęp, który mówi: mój drogi Panie Damodaro, zdarzyło się kiedyś, że jako mały, psotliwy chłopiec, bawiący się w domu Nandy Maharaja, rozbiłeś naczynie z jogurtem. Uznając Cię za winowajcę, matka Jasioda przywiązała Cię sznurami do drewnianego domowego moździerza. Wówczas to wyzwoliłeś dwóch synów Kuwery, Nalakuwarę i Manigriwę, którzy stali na podwórku Nandy Maharaja jako dwa olbrzymie drzewa Arjuna. Proszę Cię jedynie o to, abyś poprzez swoje cudowne rozrywki w podobny sposób wyzwolił również mnie. The story behind this verse is that the two sons of Kuvera, the treasurer of the demigods, were puffed up on account of opulence of their father. And so once on a heavenly planet, they were enjoying themselves in a lake with some naked damsels of heaven. At that time, the great Saint Narada was passing on the road and was sorry to see the behavior of the sons of Kuvera. Seeing Narada passing by, the damsels of heaven covered their bodies with cloth, but the two sons, being drunkards, did not have this decency. Narada became angry with their behavior and cursed them thusly. You have no sense, so it's better if you become trees instead of the sons of Kuvera. Historia kryjąca się poza tymi dwoma wersami opowiada o dwóch synach Kuwery, skarbnika półbogów, którzy z powodu bogactwa swego ojca byli bardzo zadufani. Pewnego razu zabawiali się oni na planetach niebiańskich, kąpiąc się w jeziorze z kilkoma nagimi dziewczętami niebiańskimi. W międzyczasie przechodził tamtędy mędrzec Narada Muni i zmartwił się on zachowaniem synów Kuwery. Ujrzawszy przechodzącego Naradę, dziewczęta niebiańskie natychmiast przykryły swoje ciała, ale dwaj młodzieńcy, będąc pijakami, byli pozbawieni wszelkiego wstydu. Rozgniewany ich zachowaniem, Narada obrzucił ich klątwą. Nie macie za grosz rozumu, więc lepiej,
abyście byli drzewami niż synami Kuwery. Upon hearing this, the boys came to their senses and begged Narda to be pardoned for their offenses. Narda then said, yes, you shall become trees, Arjuna trees, and you will stand at the courtyard of Nanda Maharaj. But Krishna himself will appear in time as the foster son of Nanda, and he will deliver you. In other words, the curse of Narda was a benediction to the sons of Kuvera, because indirectly it was foretold that they would be able to receive the favor of Lord Krishna. After that, Kuvera's two sons stood as two big Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj until Lord Damodar, in order to fulfill the desire of Narda, dragged the milling pestle to which he was tied and struck the two trees violently, causing them to fall down. From out of these fallen trees came Nala Kuvera and Manigriva, who had by then become great devotees of the Lord. Usłyszawszy to, chłopcy opamiętali się i błagali Naradę o wybaczenie im popełnionych obraz. Narada powiedział wówczas, tak, zostaniecie drzewami Arjuna i będziecie stali na podwórku Nandy Maharaja, ale w swoim czasie pojawi się tam sam Pan Krishna, grając rolę przebranego syna Nandy i on was wyzwoli. Innymi słowy, klątwa Narady była w rzeczywistości błogosławieństwem dla synów Kuwery, ponieważ pośrednio pozostało im przepowiedziane, że otrzymają łaskę Pana Kryszny. Następnie dwaj synowie Kuwery stali na podwórku Nanda Maharaja jako dwa wysokie drzewa Arjuna, zanim Pan Damodar, aby wypełnić przepowiednię Narady, pociągnął za sobą drewniany moździerz, do którego był przywiązany, i uderzył nim w te drzewa, powodując ich gwałtowny upadek. Z drzew tych wyszli Nala Kuvara i Manigriva, którzy do tego czasu stali się wielkimi bhaktami Pana. So we can see from this that the pure devotee, if he becomes angry with us, that can also be our benediction. Można zobaczyć z tego incydentu, że jeżeli czysty wielbiciel, nawet jak się zezłości na nas, to będzie dobre dla nas. But we shouldn't try to make him angry. Ale nie powinniśmy próbować go denerwować. But I saw practically, when Srila Prabhupada was angry with one of his disciples, it meant that he was correcting them. Ja widziałem praktycznie, jak Srila Prabhupada złościł się na któregoś ze swoich uczniów. Tak naprawdę to było tak, że on chciał ich w ten sposób pouczyć. But there were two disciples who were also disturbing to Prabhupada, but he didn't become angry with them. Instead, he told them, actually, you're both very advanced. You don't need a spiritual master. Ale były dwa takie przypadki dwóch uczniów, gdzie Śla Prabhupada był zezłoszczony na tych uczniów, ale on skonkludował, że wy jesteście tak zaawansowani, że wy nie potrzebujecie mistrza duchowego. So this is the worst, when the spiritual master becomes completely indifferent to you and doesn't care for you at all, then that's worse than his becoming angry. Więc to jest coś najgorszego, co może się przytrafić, że mistrz duchowy nie dba o twój postęp duchowy, jest taki kompletnie obojętny wobec ciebie. To jest gorzej niż kiedy mistrz duchowy jest zezłoszczony na ciebie. In other words, he won't waste his anger on somebody who's hopeless. Inaczej mówiąc, on nie będzie tracił swojego złości na kogoś, kto jest bezużyteczny. So here Narada Muni uses anger, but it benefited them. Więc tutaj Narada Muni użył swojej złości po to, żeby oni odnieśli korzyść. And those two devotees that Prabhupada became indifferent to, they left Krishna consciousness, and one of them I know was working against ISKCON. Więc jeden z tych wielbicieli, którzy zostali tak potraktowani przez Śla Prabhupada, opuścił ISKCON i z tego, co wiem, on działał na szkodę ISKCON. There is a passage in the Hariyasya Purana which states, my dear Lord, O Supreme Personality of Godhead,
I do not want any result in benediction from my religious life, nor do I want any economic development, nor do I want to enjoy sense gratification, nor liberation. I simply pray to be an eternal servant at your lotus feet. Kindly oblige me and give me this benediction. Aya Shirsha Pancharatra znajduje się ustęp, który mówi: Mój drogi Panie, o najwyższa osoba Boga, nie pragnę żadnych błogosławień za moje religijne życie, ani też nie pragnę rozwoju ekonomicznego, przyjemności zmysłowych czy wyzwolenia. Jedynie modlę się o to, abym mógł zostać wiecznym sługą u Twoich lotosowych stóp. Proszę, wyświadcz mi tę przysługę i obdarz mnie tą łaską. So again, we see that Prabhupada and Rupa Goswami, Prabhupada are giving from different shastras the proof that devotional service surpasses all liberation. Więc możemy zauważyć tutaj, jak Śla Prabhupada i Śla Rupa Goswami przedstawiają różne dowody z siastr, że służba oddania całkowicie przewyższa wyzwolenie. In the same Hariyasya Purana, after Lord Nrsimhadeva wanted to give benediction to Prahlad Maharaj, Prahlad did not accept any material benediction and simply asked the favor of the Lord to remain his eternal devotee. In this connection, Prahlad Maharaj cited the example of Hanuman, the eternal servant of Lord Ramachandra, who also set an example by never asking any material favor from the Lord. He always remained engaged in his service. That is the ideal character of Hanuman, for which he is still worshipped by all devotees. W tej samej Haya Shirsha Pancharatra, kiedy Nrsimhadev pragnął obdarzyć łaskami Prahlady Maharaja, Prahlad nie przyjął żadnego materialnego błogosławieństwa i jedynie poprosił Pana o łaskę, aby mógł zostać jego wiecznym baktą. W związku z tym Prahlad Maharaj zacytował przykład Hanumana, wiecznego sługi Pana Ramachandry, który również jest przykładem bhakty, nigdy nie proszącego Pana o żadne materialne łaski. Zawsze natomiast pozostawał zaangażowany w służbę dla Pana. Taki był idealny charakter Hanumana, za który jest on nadal wielbiony przez wszystkich bhaktów. We know even in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, I believe if you can correct me if I'm wrong, it was Murari Gupta who was actually an incarnation of Hanuman, who came into Chaitanya's Lila. Więc w rozrywkach Pana Chaitanya możecie mnie skorygować, jak wiecie lepiej, ale podejrzewam, że Murari Gupta był inkarnacją Hanumana w Gaura Lila, w rozrywkach Pana Chaitanya. So once Lord Chaitanya and the other sannyasis were preaching to him that actually he should worship Krishna because Krishna has all the opulences more even than Lord Ramachandra. I kiedy Pan Chaitanya Mahaprabhu i inni sannyasini tak nakłaniali Murari Gupta, żeby intonował święte imię Kryszny, ponieważ Kryszna ma wszelkie bogactwa i jest najbardziej słodką inkarnacją i tak dalej. So the next day Murari Gupta came and he was very unhappy. I następnego dnia Murari Gupta powrócił do Pana Chaitanya i był bardzo nieszczęśliwy. He said, I spent the night thinking how I could worship Lord Krishna and give up my service to Lord Ramachandra, but it's not possible. I'm too much attached to Lord Ramachandra. I powiedział w ten sposób, że całą noc spędziłem nad tym i w jaki sposób poświęcić się Panu Krysznie i porzucić Pana Ramachandrę, ale było dla mnie to niemożliwe, żeby porzucić Pana Ramachandrę. And then Lord Chaitanya embraced him and said, you are Hanuman. I wtedy Pan Chaitanya objął go i powiedział, ty jesteś Hanuman. So this is Hanuman's good quality. He's very loyal to Lord Ramachandra. He won't think of anyone else. Więc to jest taka dobra cecha Hanumana, że on jest bardzo lojalny wobec Pana Ramachandry i nie będzie myślał i wykonywał służby wobec nikogo innego. Lord Maharaj also offered his respectful obeisances unto Hanuman. There is a well-known verse spoken by Hanuman in which he says, My dear Lord, if you like, you can give me salvation from material existence or the privilege of merging into your existence, but I do not wish any of these things. I do not want anything which diminishes my relationship with you as master and servant, even after liberation.
Prahlad Maharaj również ofiarował Hanumanowi swoje wyrazy szacunku. Jest taki dobrze znany wers Hanumana, w którym mówi on: mój drogi panie, jeśli chcesz, możesz obdarzyć mnie wyzwoleniem z tej egzystencji materialnej albo przywilejem wtopienia się w twoją egzystencję, ale nie pragnę żadnej z tych rzeczy. Nie pragnę niczego, co umniejszałoby mój związek z tobą, jako związek sługi i pana, nawet po wyzwoleniu. In a similar passage in the Narada Pancharatra, it is stated, my dear Lord, I do not wish any professional stage by performing the ritualistic religious ceremonies or by economic development or by sense gratification or liberation. I simply pray that you grant me the favor of keeping me under your lotus feet. I do not wish any kind of liberation such as Salokya to reside on your planet or Swarupya to have the same bodily features as you. I simply pray for your favor that I may be always engaged in your loving service. W podobnym ustępie w Narada Pancharatra jest powiedziane: mój drogi panie, nie pragnę żadnej doskonałości płynącej ze spełnienia rytualistycznych ceremonii religijnych, rozwoju ekonomicznego, przyjemności zmysłowych czy wyzwolenia. Jedynie proszę cię, abyś łaskawie pozwolił mi pozostać pod swoimi lotosowymi stopami. Nie pragnę żadnego rodzaju wyzwolenia, takiego jak Salokya, przebywanie na twojej planecie, czy Sarupya, posiadanie tych samych cech cielesnych, co ty. Modlę się jedynie o to, abyś łaskawie pozwolił mi na zawsze pozostać zaangażowanym w twoją służbę miłości. Similarly, in the 6th canto, 14th chapter, 4th verse of Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit inquires from Sukadeva Goswami, my dear Brahman, I understand that the demon Vritasura was a great sinful person and that his mentality was completely absorbed in the modes of passion and ignorance. How did he develop to such a perfectional stage of devotional service to Narayan? I have heard that even great persons who have undergone severe austerities and who are liberated with full knowledge must strive to become devotees to the Lord. It is understood that such persons are very rare and almost never to be seen. So I am astonished that Vritasura has become such a devotee. Podobnie w 6 kanto, 16 rozdziale, 5 wersecie Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit pyta Sukadevę Goswamiego: mój drogi Brahminie, rozumiem, że demon Vritasura był wielce grzeszną osobą i że jego mentalność była całkowicie pogrążona w gunach pasji i ignorancji. W jaki więc sposób mógł on rozwinąć doskonały stan służby oddania dla Narayana? Słyszałem, że nawet wielkie osoby, które poddawały się surowym pokutom i które zostały wyzwolone w pełni wiedzy, muszą usilnie starać się, by móc zostać bhaktami Pana. Wiadomo, że osoby takie są bardzo nieliczne, prawie niespotykane. Więc jestem zaskoczony, że Vritasura został takim baktą. In the above verse, the most important thing to be noted is that there may be many liberated persons who have merged into the existence of the impersonal Brahman. But a devotee of the Supreme Personality of Godhead Narayan is very, very rare. Even out of millions of liberated persons, only one is fortunate enough to become a devotee. Najważniejsza rzecz w powyższym wersecie, na którą należy zwrócić uwagę, to to, że może być wiele wyzwolonych osób, które połączyły się egzystencją bezosobowego Brahmana, ale bhakta najwyższej osoby Boga jest czymś bardzo, bardzo rzadkim. Nawet wśród milionów wyzwolonych osób jedynie jedna ma na tyle szczęście, żeby zostać bhaktą Pana. So pure devotional service is rarely attained, but from the other side, Krishna says it's easy if you surrender to me. Więc po jednej stronie czysta służba oddania jest czymś bardzo rzadkim, ale po drugiej stronie jest łatwa, jeżeli podporządkujemy się Krishnie. But we need the full mercy of Guru and Krishna. Ale potrzebujemy pełną łaskę Guru i Krishna. So Srila Prabhupada is Guru for all of us. He's ready to help everyone become a devotee. Więc Śla Prabhupad jest guru dla wszystkich z nas i jest w stanie nam wszystkim pomóc, abyśmy stali się wielbicielami. And Lord Chaitanya is the most magnanimous incarnation. He delivers even Jagai and Madhai. So we shouldn't feel that is impossible for us. Więc Pan Chaitanya również jest bardzo łaskawy, wyzwolił takie osoby jak Jagai i Madhai, więc nie powinniśmy myśleć, że jest to dla nas niemożliwe.
But sometimes it seems like it's impossible because this is Maya's kingdom and she's very powerful. I czasami myślimy, że jest to niemożliwe, że Maja jest tak mocna, że to jest jej królestwo, królestwo Mai. Daivihie suguna Mai, mama Maya duratyaya. Duratyaya means very difficult to overcome, this Maya. Więc Krishna mówi w Bhagavad Gita, że ta Maja, moja zewnętrzna energia jest bardzo trudna do przekroczenia. But still, Krishna is more attractive than Maya. Ale nadal Pan Krishna jest bardziej atrakcyjny niż Maja. So it's up to us to turn to Krishna. Krishna won't force us, but if we turn to him seriously, according to the guidance of Guru, Srila Prabhupada, then we can expect, we can be confident that we can become devotees. Więc kiedy podporządkujemy się Krishnie, kiedy mamy łaskę mistrza duchowego i Kryszny, to jest możliwość, że staniemy się dzięki ich łasce staniemy się wielbicielami. Otherwise we can see here in these passages how a devotee's position is so exalted. How can we think of becoming such an exalted person? Tak inaczej patrząc, czytając te rozrywki, można zobaczyć, jak niezwykłą osobistością jest czysty wielbiciel Pana. I czy to będzie tak, że my się staniemy taką osobą? We mentioned that last time because it's true, Krishna doesn't award his devotional service so easily because then he becomes controlled by the devotee. Więc czytaliśmy w poprzednim rozdziale, że Krishna nie obdarza czystą służbą oddania kogokolwiek, ponieważ staje się kontrolowany przez tę osobę. Therefore it says, Prabhupada is saying here, a devotee of the Supreme Personality of Godhead is very, very rare. Dlatego tutaj Śla Prabhupada mówi, że wielbiciel Pana jest kimś bardzo, bardzo rzadkim. In the Śrīmad Bhāgavatam, first canto, seventh chapter, Queen Kunti is praying to Lord Krishna at the time of his departure. My dear Krishna, you are so great that you are inconceivable even to great stalwart scholars and paramahansas. So if such great sages who are transcendental to all reactions of material existence are unable to know you, then as far as we are concerned, belonging to the less intelligent woman class, how is it possible for us to know your glories? How can we understand you? Srimad Bhagavatam w pierwszym kanto, 20 wersecie 8 rozdziału, królowa Kunti modli się do Pana Kryszny w chwili jego odjazdu. Mój drogi Kryszno, jesteś tak potężny, że jesteś niepojęty nawet dla wielkich uczonych i paramahansów, dusze w pełni wyzwolone. Więc jeśli tacy wielcy mędrcy, którzy są transcendentalni do wszelkich reakcji materialnej egzystencji, nie są w stanie Ciebie poznać, więc jak my, należące do mniej inteligentnej klasy kobiet, moglibyśmy znać Twoje chwały? W jaki sposób możemy Cię zrozumieć? W wersecie tym należy szczególnie zwrócić uwagę na to, na najwyższego Pana... I went too far. In this verse, the particular thing to be noted is that the personality of Godhead is not understood by great liberated persons, but only by devotees such as Queen Kunti in her humbleness. Although she was a woman and considered less intelligent than a man, still she realized the glories of Krishna. That is the purport of this verse. W wersecie tym należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że najwyższego Pana nie mogą zrozumieć nawet wielcy uczeni, podczas gdy on jest poznawalny dla bhaktów, takich jak pełna pokory królowa Kunti, chociaż była ona kobietą, dlatego uważana za mniej inteligentną niż mężczyzna, mimo to zrealizowała chwałę Kryszny. Takie jest znaczenie tego wersu. So we see when we study the different types of devotees in Srimad Bhagavatam, there's so many types of devotees are described to us. So we can see the one quality they all have is the humbleness. Więc w Srimad Bhagavatam możemy zauważyć wiele różnych wielbicieli. Jest dużo różnych rodzajów. Ale jedna łącząca cecha ich wszystkich jest to, że są bardzo pokorni.
Once in London, 1969, there was a fight between two devotees. W latach 60., w 1969 roku w Londynie była jakaś walka pomiędzy dwoma wielbicielami. So I was just going to give Srila Prabhupada a massage, and it happened just a minute or two before that. So when I went into Prabhupada's room, I didn't think that he had heard about it already. Więc to było kilka minut przed tym, jak miałem dać masaż Śla Prabhupadzie. I wchodząc do pokoju, myślałem, że Śla Prabhupada jeszcze o tym nie wie. But as soon as I came in, Prabhupada said to me, "You heard about this fighting?" Jak tylko wszedłem do pokoju, Śla Prabhupada zapytał, słyszałeś o tej bójce? You could see he was disappointed. He said, "This fighting is not at all Vaishnava. Vaishnava means humble. But this fighting is just the opposite. It means I'm going to have my way at any cost." Więc Śla Prabhupada był niezadowolony i powiedział, że to nie jest Vaishnavizm. To jest tak przeciwne zasadom Vaishnava. To jest taka mentalność. Ja tutaj mam swoje prawa i zdobędę je za wszelką cenę. So we can put our argument forward. We can fight with our words, but ultimately we have to leave the result to Krishna. Więc możemy argumentować naszymi słowami, ale rezultat powinniśmy oddać Krishnie. We're not the doer, so we have to be humble. Nie jesteśmy sprawcami, więc dlatego powinniśmy być pokorni. Otherwise we're forcing Krishna to do something what we want, not what Krishna wants. Więc w innym wypadku my zmuszamy Krishnę, aby uczynił to, co my chcemy, a nie to, co on chce. Therefore, the devotee is always humble. Dlatego wielbiciel jest ciągle pokorny. Because he's waiting for the direction of the Lord. Ponieważ czeka na wskazówkę Pana. Another passage which is very important is in the Srimad Bhagavatam, first canto, sixth chapter, tenth verse, and it's called the Atmarama verse. In this Atmarama verse, it is stated that even those who are completely liberated from material contamination are attracted by the transcendental qualities of Lord Krishna. The purport of this verse is that a liberated soul has absolutely no desire at all for material enjoyment. He is wholly free from all kinds of material desires, yet still he is irresistibly attracted by the desire to hear and understand the pastimes of the Lord. Inny ważny ustęp znajduje się w Śrimad Bhagavatam w pierwszym kanto, siódmym rozdziale, wersecie dziesiątym, znanym jako wers Atmarama. W wersecie tym jest powiedziane, że przez transcendentalne cechy Pana Kryszny, kiedyś Pan Chaitanya wspaniale wytłumaczył ten wers Atmarama Sanatanie Goswamiemu. Dokładne wyjaśnienie tego wersu znajduje się w naukach Pana Chaitanya autora. Są przyciągani, w wersecie tym jest powiedziane, że przez transcendentalne cechy Pana Kryszny są przyciągani nawet ci, którzy są całkowicie wolni od materialnych zanieczyszczeń. Znaczenie tego wersu jest takie, że wyzwolona dusza nie ma absolutnie żadnych pragnień przyjemności zmysłowych. Jest ona całkowicie wolna od wszelkiego rodzaju pragnień materialnych, a jednak ma nieprzeparte pragnienie słuchania i poznawania rozrywek Pana. We can therefore conclude that the glories and pastimes of the Lord are not material. Otherwise, how could the liberated persons, known as Atmaramas, be attracted by such pastimes? This is the important point in this verse. Możemy dlatego wnioskować, że chwały i rozrywki Pana nie są materialne. W przeciwnym razie, jak mogłyby one przyciągać osoby wyzwolone, znane jako Atmaramy? Takie jest znaczenie tego wersetu. Then Prabhupada says in the footnotes that this Atmarama verse was once nicely explained by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. There is a detailed explanation of this verse in the author's teachings of Lord Chaitanya. So Prabhupada's teachings of Lord Chaitanya, it gives a nice explanation of this Atmarama verse. Więc tutaj jest taka dopiska przez Śla Prabhupada, że te nauki Pana Chaitanya wspaniale wytłumaczył ten wers Atmarama Sanatana Goswamiemu. Dokładne wyjaśnienie tego wersu znajduje się w naukach Pana Chaitanya autora. I Maharaj mówi, że dokładne właśnie wyjaśnienie tego wersetu jest właśnie w naukach Pana Chaitanya, czyli Złoty Awatar.
We have the Chaitanya, Srila Prabhupada's teachings of Lord Chaitanya in Polish. Yes, online. Mm-hmm. From the above statement, it is found that a devotee is not after any of the stages of liberation. The five stages of liberation already explained as being one, to become one with the Lord, two, to live on the same planet as the Lord, three, to obtain the same bodily features as the Lord, four, the same opulence as the Lord, and five, to have a constant association with the Lord. Out of these five liberated stages, the one which is known as Sayujya, or to emerge into the existence of the Lord, is the last to be accepted by a devotee. The other four liberations, although not desired by a devotee, still are not against devotional ideals. Some of the liberated persons who have achieved these four stages of liberation may also develop affection for Krishna and be promoted to Goloka Vrindavan planet in the spiritual sky. In other words, those who are already promoted to Vaikuntha planets and possess the four kinds of liberation may also sometimes develop affection for Krishna and be promoted to Krishna Loka. Z powyższego stwierdzenia wynika, że Bhakta nie pragnie żadnego z etapów wyzwolenia. Jak już to zostało wyjaśnione, jest pięć takich etapów. Pierwsze, stanie się jednym z Panem. Drugie, życie na tej samej planecie co Pan. Trzecie, trzy, osiągnięcie tych samych cech cielesnych co Pan. Cztery, posiadanie tych samych bogactw co Pan. I pięć, pozostanie bezustanne obcowanie z Panem. Spośród tych pięciu typów wyzwolenia, to, które nazywa się Sayujya, czyli połączenie się z egzystencją Pana, jest ostatnią rzeczą, którą Bhakta byłby skłonny przyjąć. Pozostałe cztery typy wyzwolenia, chociaż niepożądane przez Bhaktę, nie są jednak przeciwne ideałom służby oddania. Niektóre z wyzwolonych osób, które osiągnęły te cztery etapy wyzwolenia, mogą również rozwinąć miłosne uczucie do Kryszny i osiągnąć promocję na planetę Goloka Vrindavan w niebie duchowym. Innymi słowy, ci, którzy już osiągnęli promocję na planety Vaikuntha i którzy posiadają cztery rodzaje wyzwolenia, mogą czasami również rozwinąć uczucie miłości do Kryszny i zostać promowanymi na Krishna Loka. We can see how fortunate we are that by coming in the line of Chaitanya Mahaprabhu and being follower of Srila Prabhupada, we can be in this one lifetime, we can attain to the very highest ideal of, you can say, going to Krishna Loka. Więc możemy zobaczyć, jakie jesteśmy bardzo, jakie mamy szczęście, że jesteśmy w tej linii od Sri Chaitanya Mahaprabhu i podążamy za instrukcjami Śla Prabhupada, że możemy osiągnąć najwyższą pozycję w niebie duchowym Krishna Loka. But I've heard that in generally, the devotees who are become eligible for Krishna Loka, they don't go to immediately to Krishna Loka, but they go to where Lord Krishna is having his pastimes here in this material world. Ale zasada jest taka, że nie udajemy się bezpośrednio na Krishna Lokę, ale udajemy się do wszechświata, w którym przebywa Pan Krishna. Still, this is our goal. We want to, following in the footsteps of the residents of Vrindavan, we want to become qualified to go to Goloka Vrindavan. Więc tak czy inaczej to jest nasz cel, aby podążać w ślady rezydentów Vrindavan i w końcu udać się na Goloka Vrindavan. So there are also, so those who are also in the liberated state may still go, be going through different stages of existence. In the beginning, they may want the opulence of Krishna, but at the mature stage, the dormant love for Krishna exhibited in Vrindavan becomes prominent in their hearts. As such, the pure devotees never accept the liberation of Sayujya to become one with the Supreme, though sometimes they may accept as favorable the other four liberated states. Więc ci, którzy są w tych czterech wyzwolonych stanach, mogą nadal przechodzić przez różne etapy egzystencji. Początkowo mogą pragnąć bogactw Kryszny, ale w stanie dojrzałym w ich sercach zaczyna panować rozbudzona miłość do Kryszny, przejawiona we Vrindavanie. Wobec tego czyści bhaktowie nigdy nie przyjmują wyzwolenia Sayujya, by stać się jednym z najwyższym, chociaż czasami mogą uznać za korzystne pozostałe cztery stany wyzwolenia. Out of the many kinds of devotees of the Supreme Personality of Godhead, the one who is attracted to the original form of Lord Krishna in Vrindavan
is considered to be the foremost first-class devotee. Such a devotee is never attracted by the opulence of Vaikuntha, nor even of Dwarka, the royal city where Krishna ruled. The conclusion of Srila Rupa Goswami is that devotees who are attracted by the pastimes of the Lord in Goloka or Vrindavan are the topmost devotees. Spośród wielu rodzajów baktów najwyższej osoby Boga, za najwyższego, czyli baktem pierwszej klasy, uważany jest ten, który jest przyciągany do oryginalnej formy Kryszny we Wryndawanie. Taki bakta nigdy nie jest wabiony przez bogactwa Vaikunty, czy nawet Dwaraki, królewskiego miasta, gdzie panował Kryszna. Śla Rupa Goswami konkluduje, że baktami najwyższego stopnia są ci, którzy są przyciągani do rozrywek Pana Gokuli, czyli Wryndawany. Then there's a footnote. Vrindavan is the transcendental place where Krishna enjoys his eternal pastimes as a boy, and is considered the topmost sphere in all existence. When this is exhibited in the material world, the place is called Gokula, and in the spiritual world, it is called Goloka or Goloka Vrindavan. Vrindavan jest miejscem transcendentalnym, gdzie Krishna oddaje się swoim rozrywkom jako chłopiec. I miejsce to jest uważane za najwyższą sferę w całym istnieniu. Gdy ta Vrindavan zostaje przejawione w świecie materialnym, miejsce to nazywane jest Gokula, a w świecie duchowym zwie się Goloka albo Goloka Vrindavan. Just this morning in my mailbox I got a link to devotees who were remembering Srila Prabhupada. Właśnie dzisiaj rano dostałem maila, w którym jest link do wspomnień o Śla Prabhupadzie. And this devotee was relating to Prabhupada that he had been preaching in some adjoining city close to Vrindavan. I tam są wspomnienia o wielbiciele, który nauczał w jakimś mieście, który jest niedaleko Vrindavan. But he said that there in Vrindavan there were four or five sannyasis who were following the Chaturmas austerities and chanting so many rounds and growing a beard and so on, only eating once a day. Ale we Vrindavan było kilku, czterech sannyasinów, którzy przestrzegali Chaturmasi, czyli przestrzegali pewnych ograniczeń, nie golili brody, nie golili brody i jedli tylko raz dziennie. But being inspired by this devotee's account of the preaching, Prabhupada called these sannyasis and told them he'd be more pleased if they were preaching. Ale Śla Prabhupada wezwał tych sannyasinów i powiedział im, że on będzie bardziej zadowolony z ich postępowania, kiedy będą nauczali. Why is that? Dlaczego tak jest? Because Vrindavan, Goloka Vrindavan is the topmost sphere in all existence. And what is our qualification for entering into Vrindavan? Więc tak jak tutaj jest powiedziane, że Goloka Vrindavan jest najwyższą sferą w samym istnieniu. Więc jakie kwalifikacje mamy, aby być we Vrindavan? So we're safer on the preaching field under the protection of Srila Prabhupada, Lord Nityananda. Więc jesteśmy tutaj bardziej bezpieczni na tym terenie pod schronieniem lotosowych stóp Pana Nityananda i Pana Chaitanya. Srila Prabhupada. I Śla Prabhupada. A devotee who is attached to a particular form of the Lord does not wish to change his devotion to other forms. For example, Hanuman, the devotee of Lord Ramachandra, knew that there is no difference between Lord Ramachandra and Lord Narayan, and yet he still wanted to render service only unto Lord Ramachandra. That is due to the specific attraction of a particular devotee. There are many, many forms of the Lord, but Krishna is the original form. Though all the devotees of the different forms of the Lord are in the same category, still it is said that those who are devotees of Lord Krishna are the topmost in the list of all devotees. Bhakta, który jest przywiązany do określonej formy Pana, nie pragnie kierować swojego oddania ku innym formom. Na przykład Hanuman, Bhakta Pana Ramachandry, wiedział, że nie ma różnicy pomiędzy Panem Ramachandrą a Panem Narayanem. Lecz pomimo to pragnął pełnić służbę jedynie dla Pana Ramachandry.
Powodem tego jest szczególne upodobanie poszczególnych baktów. Jest wiele form Pana, ale Kryszna jest formą oryginalną. Chociaż wszyscy baktowie różnych form Pana są w tej samej kategorii, to jednak jest powiedziane, że ci, którzy są baktami Pana Kryszny, są baktami najwyższej klasy pomiędzy wszystkimi innymi baktami znajdującymi się na liście baktów. So we should preach not only to new devotees, but to existing devotees, so that they remain encouraged to remain as devotees. Więc powinniśmy nauczać nie tylko do osób, które nie są wielbicielami, ale także do osób, które są wielbicielami, aby so that they remain devotees. Żeby pozostawali wielbicielami. As we mentioned in the beginning, this is Maya's kingdom. So it's very difficult to overcome Maya. But if we have the encouragement from other devotees, together we can hope to surpass the influence of Maya. Więc na początku tego wykładu mówiliśmy, że to jest królestwo Mai. Ale kiedy mamy towarzystwo baktów, to dzięki łasce baktów, kiedy pozostajemy razem w towarzystwie wielbicieli, możemy przekroczyć. Just like now, I'm concerned about one devotee. Maybe some of you can help me. I heard from Induleka Mataji just yesterday, I think, that Rupa Goswami Prabhu is no longer in Krakow. Does anybody know where he is? Let's try to keep him inspired, so he doesn't become lax in his devotional activities. Więc dostałem informację od Induleki Devidasi, że Rupa Goswami Prabhu jest, już go nie ma w centrum Namahata w Krakowie, jest poza. Czy może ktoś mi powiedzieć, gdzie on jest? Możemy teraz modlić się za niego, żeby nie został, no, żeby jego służba oddania nadal była mocna. I used to get a letter from him every 6 months or so. Now I haven't had any letter from him. Co 6 miesięcy dostawałem jakiś list od niego, a teraz nie dostaję żadnego listu. So if anybody can contact him. I can call him and I can request him to write some email to you. Okay, good. And where is he now, I think he's somewhere near Bielsko-Biała in Silesia region, somewhere there. Thank you. And I will call him and I can request him, please write some report to your spiritual master. Hare Krishna. Any other comments or questions? Czy są jakieś komentarze lub pytania? So it's very clear, devotional service is the highest thing. Goloka Vrindavan is the highest planet. Lord Chaitanya is the most magnanimous incarnation. So everything is favorable, but we have to take it. Więc to jest bardzo jasne. Służba oddania jest najważniejszą czynnością. Goloka Vrindavan jest najwyższym przeznaczeniem. Pan Chaitanya Mahaprabhu jest najbardziej łaskawy, więc wszystko jest, tylko my powinniśmy to podjąć, ten proces. And of course we have Srila Prabhupada, who is empowered on the same level as Narada Muni. I oczywiście mamy również Śla Prabhupada, który jest tak samo potężny jak Śri Narada Muni. And all of us for the next 10,000 years we can connect with Srila Prabhupada. I wszyscy z nas możemy mieć towarzystwo Śla Prabhupada przez następne 10 tysięcy lat. But hopefully we won't take us 10,000 years to get out of this material world and back to the spiritual. Miejmy nadzieję, że nie będziemy się tutaj tułać przez następne 10 tysięcy lat po to tylko, żeby dostać się do Goloka Vrindavan. Sometimes you give the example of the lion is a king. But no, the animals don't come into his mouth. He has to hunt them. Jest podawany przykład lwa, który jest królem wszystkich zwierząt, ale zwierzęta nie wchodzą mu do paszczy. Similarly, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was lion guru, and Srila Prabhupada is following in his footsteps. But still, they
they didn't give up the practice or the preaching. Podobnie Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur jest jak lew i Śrila Prabhupada jest osobą, która podąża w ślady Śrila Bhaktisiddhanty swojego mistrza duchowego, ale oni nie przestali praktykować ani nauczać. We have to also practice and preach with vigor, with enthusiasm. I my również powinniśmy praktykować ten proces świadomości Kryszny i nauczać tego procesu świadomości Kryszny z wigorem i z entuzjazmem. Okay, any comments or questions? W porządku, czy są jakieś komentarze lub pytania? Czy ja mam jakieś pytanie, Sheila Lodgata? Słychać tak. Mnie? Tak, słychać. Więc ja chciałam się zapytać, ja chciałabym po prostu wiedzieć, czy Prabhupad słyszy, kiedy ja się do niego modlę. So, Sheila Lodgata Mataji, she has a question to you. If I pray to Prabhupad, he is hearing my prayers? Yes. Tak? Yes, that's his special Shakta Vesh. He's ready to hear your prayer. But we know that even in Prabhupada's time, he didn't like to be bothered by people approaching him all the time if the answer could be given by someone else, like the GBC or the temple commander or temple president, or in your case, your spiritual master. If they can answer the question, then why do we have to bring it to Prabhupada? Ale jednocześnie powinniśmy wiedzieć, że Śrila Prabhupada nie lubił być zagabywany przez wszystkich, wiedząc, że są osoby takie jak prezydent świątyni, czy komandor, czy ktoś inny, kto mógłby po prostu odpowiedzieć, czy doradzić takiej osobie, a w twoim przypadku jest to twój mistrz duchowy i wtedy można otrzymać też odpowiedź od tych osób. But if you're not satisfied with getting the right, you know, can I say, inspiring instructions, then yes, you can approach Śrīla Prabhupāda. Ale jeżeli jesteś niezadowolona z tych odpowiedzi, to możesz oczywiście zwrócić się do Śrīla Prabhupāda o odpowiedź. Just like sometimes we say, the grandfather is more kind than the father. Jest powiedziane, że dziadek jest bardziej łaskawy niż ojciec. But Prabhupada also said we could pray to Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati. I Prabhupada także mówił nam, że możemy modlić się do Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati. It has to be a good prayer, like a prayer would be to keep us faithful to Śrīla Prabhupada. Więc to powinna być taka dobra modlitwa. Modlitwa, która czyni nas, że jesteśmy, mamy ciągłą wiarę w Śrīla Prabhupada. So we can pray to Śrīla Prabhupada, keep us faithful to your movement. Więc możemy modlić się do Śrīla Prabhupada. Proszę, uczyń, żebyśmy mieli wiarę w Twój ruch. We see that there are other movements there, and we can respect them, but we are very much loyal to Śrīla Prabhupada's movement. Widzimy, że są różne ruchy, są różne sangi Vaishnavów. My mamy szacunek wobec nich, ale oni szczególną uwagę i szacunek powinniśmy mieć wobec tego ruchu świadomości Kryszny. So this is our faith that Śrīla Prabhupada is empowered. Więc to jest nasza wiara, że Śrīla Prabhupada jest upełnomocnioną osobą. And therefore he created this ISKCON with a purpose to go on for 10,000 years. I stworzył ten ruch świadomości Kryszny z celem, że on będzie kontynuowany przez następne 10 tysięcy lat. Therefore, those who don't have this faith, they shouldn't disturb our faith. Więc te osoby, które nie mają wiary, nie powinni niepokoić te osoby, które mają wiarę. Just like Prabhupada was preaching to the Christian priest, he didn't tell them that they should give up their faith in Lord Jesus. Tak jak Śrīla Prabhupada nauczał do chrześcijan, do tych kapłanów, on nie nauczał w ten sposób, żeby oni porzucili wiarę w Jezusa Chrystusa. This is our faith. The Prabhupada is special. To jest nasza wiara, że Śrīla Prabhupada jest szczególną osobą. He's not just another guru. To nie jest jakiś kolejny guru. So similarly, what we were hearing, how Hanuman, he had the faith
in Lord Ramachandra, that even Lord Chaitanya couldn't break that faith. I kiedy słyszymy, jak Hanuman miał taką wiarę w Pana Ramachandrę, że nawet Pan Chaitanya nie mógł jej złamać. So this is our faith in Srila Prabhupada. If somebody preaches to us, oh, you should leave Prabhupada's movement, then we can tell them, no, this is our faith. It may be imperfect, that's okay, but we want to try to make it more perfect. Więc czasami może ktoś się zdarzyć, że będzie nauczał do nas, o, porzuć ten ruch świadomości Kryszny, że tak jest taki niedoskonały, ale my możemy powiedzieć, ja będę w tym ruchu świadomości Kryszny, ja mam wiarę w ten ruch i chcę uczynić go bardziej doskonałym. What do you think, Martenda? Completely right. You can translate. Co ja myślę, Martanda? Co ty myślisz, Martanda? Ja powiedziałem, że kompletnie masz rację, Maharaj. Jai, Martanda ki. Jai. Okay, any other questions? Czy są jakieś inne pytania? It's Lakshmi Deyadasi, Trikram Maharaj, Hare Krishna. Did Srila Prabhupada say by himself about these 10,000 years? Yes. Translate. Could you repeat? Did Prabhupada himself say about this 10,000 years? Czy Śla Prabhupad mówił sam osobiście o tych 10 tysięcach lat? Yes, in Srimad Bhagavatam. In the Srimad Bhagavatam he says, and I was personally present when he said. Więc ja powiedziałem, że to jest Srimad Bhagavatam i Maharaj mówi, że ja byłem osobiście obecny, kiedy on mówi o tych 10 tysięcach lat. We were in a car coming back from a morning walk in Los Angeles. Byliśmy w samochodzie ze Śla Prabhupadem i wracaliśmy z Los Angeles. And the devotees didn't see us because we came in a different way, but they were all on the street. In Los Angeles we have the whole street. I przyjechaliśmy inną trasą i wielbiciele nie wiedzieli skąd w jaki sposób przyjedziemy, ale w Los Angeles cała ulica to jest ulica Hare Krishna. Watsika Avenue. Yeah. So Watsika. And so anyway, then when Prabhupada saw the devotees, they didn't see him. They were all on the street, they had bead bags and so on. Suddenly Prabhupada spoke with full authority. I można było zauważyć, że tam na tej ulicy było mnóstwo wielbicieli z woreczkami, z japasami i tak dalej. No i Śla Prabhupada wtedy powiedział z takim niesamowitym przekonaniem. He was in the front with the driver and there were three of us sannyasis in the back. On był z przodu, koło kierowcy, a my w trójkę, trzech sannyasinów siedzieliśmy z tyłu. And Srila Prabhupada said, they cannot check this movement. Srila Prabhupada powiedział, oni nie są w stanie zatrzymać tego ruchu świadomości Kryszny. It will go unchecked for the next 10,000 years. Będzie on kontynuowany bez problemów przez następne 10 tysięcy lat. But on the other side, Prabhupada cautioned us that if any danger was there, it was from within our movement. Ale Śla Prabhupada ostrzegał nas, jeżeli będzie jakikolwiek problem czy niebezpieczeństwo, to on może być to tylko od wewnątrz. Therefore, we have to preach to each other to keep us pure to Prabhupada's mission. Dlatego powinniśmy nauczać wewnątrz tego Towarzystwa Świadomości Kryszny, żebyśmy... From outside of ISKCON, nobody can stop this movement. Ale z zewnątrz ISKCON-u nikt nie jest w stanie zatrzymać tego ruchu. It becomes into the marrow of our bones. I przedostanie się do szpiku kostnego. Prabhupada ki. Jai. Jai. That's all right, Lakshmi? Yes, thank you. Czy to jest w porządku, Lakshmi? Tak, dziękuję. Czy coś jeszcze? Guru Maharaj, what do you mean by the words to keep the purity of the movement? You mean the loyalness? Co znaczy, żeby utrzymywać czystość tego ruchu świadomości Kryszny? To znaczy, że jesteśmy lojalni? I couldn't hear it, Martinda.
What you yeah because I think she has low microphone. What you mean by the keeping purity within ISKCON? This means that we are loyal to Prabhupada? No, purity is that we're following the principles. Strictly. Czystość oznacza, że podążamy za zasadami. We have to preach to each other to keep us inspired to follow these four regular principles. Not so easy. I powinniśmy nauczać siebie nawzajem przestrzegać czterech zasad regulujących, a to nie jest takie proste. And to chant 16 rounds without fail. I intonowania 16 rund. Rise early in the morning. Wstawanie wcześniej rano. Like that, we should preach to each other. I w ten sposób powinniśmy nauczać do siebie nawzajem. And don't think, well, somebody is a leader, therefore he doesn't have to get up in the morning. I nie powinno się myśleć, że ja jestem liderem i nie powinienem wstawać wcześniej rano. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, so we'll tomorrow again we meet. Więc jutro widzimy się, czy słuchamy się ponownie. Thank you very much, glory to Śrīla Prabhupāda. Dziękuję Wam bardzo, wszelka chwała Śrīla Prabhupādzie. Hare Krishna. Thank Hare you. Hare Krishna. Thank you.